No siema. To co widzicie, to jest Ford Zbaż. Zbaż jak Jozin Zbazin. Po prostu Ford Zbaż. On się mieści na Warszawa Okęcie, w okolicy, bezpośrednio w okolicy lotniska imienia Fryderyka Chopina. Również bezpośrednio przy ulicy Żwirki i Wigury. Jest to Ford Zbaż. Niestety nie da się go, że tak powiem, zwiedzić, spenetrować, bo jak widzicie, cały teren fortu. Fort jest zalany wodą i nie ma możliwości go spenetrować. Tak to wygląda. Ten Ford jest zalany wodą, jak powiedziałem, Ford Zbaż. Troszeczkę okolicy. Prawda, no dałoby się go, prawdę mówiąc, spenetrować. No ale trzeba byłoby mieć jakąś łódź, ponton, żeby ewentualnie wpłynąć do środka, bo byłaby taka opcja z tego co widzę. A najlepiej, żeby zanurkować. Byłoby jeszcze lepiej mieć cały sprzęt, fikunek. Troszkę to może wyglądać jakby Ford stał w fosie. No może tak wyglądać. Nasi tu byli. Idziemy po schodkach. Wygląda okolica. Bezpośrednio nowa trasa. A szczerze mówiąc, tą trasą naprawdę rzadko kto jeździ. Widzicie, jaki tu jest ruch.
większy ruch jest na Bielanach, na ulicy przy Agorze. Teraz spójrzcie jeszcze na Ford. Tak wygląda. Teren Fortu. Suchą nogą niestety nie da się go spenetrować. Podejrzewam, że nawet wodery by nie wystarczyły. Trzeba mieć łódź, sprzęt do nurkowania. Bo tam łodzią by się dało wpłynąć pontonem. Czy opłaca się przyjeżdżać do Fortu z Barz? No jednoznacznie się nie da odpowiedzieć. Opłaca, nie opłaca. To już zależy bezpośrednio od Was. Na pewno się odpłaca, jeśli ktoś dysponuje pontonem. To na pewno. Tym bardziej, jeśli ma sprzęt do nurkowania i potrafi to robić. Jeśli nie, no to powinien sam zdecydować, czy dla niego to jest opłacalne, bo nie potrafi mu odpowiedzieć rzeczywiście, no warto przyjechać i zobaczyć, nie? Albo rzeczywiście naprawdę warto, albo nie warto. No czasami odpowiadam, że warto przyjechać stanowczo, koniecznie trzeba zobaczyć. Czasami, no wiadomo, odpowiem, nie warto w ogóle. Ale mogę jej odpowiedzieć, że no ewentualnie, no wiadomo, z ciekawości można ewentualnie przyjechać i sobie obejrzeć. Ale tutaj nie odpowiem. To już zależy od Was. Tutaj nie mam jakichś odpowiedzi. Tak to wygląda. Szedłem troszkę na dół. Tak wygląda. No, na pewno, gdybym dysponował pontonem, to na pewno bym się tam przepłynął wzdłuż. Wpłynąłbym się do środka. No bo już są jakieś możliwości, prawda? A tak to można w ten sposób zobaczyć. Mogę odpowiedzieć jeszcze inaczej. Jeżeli kogoś interesuje tego typu tematyka, jest ktoś pasjonatem, z zapaleńcem jak ja, prawda, ja też nie jestem nie wiadomo jakim specem w tej dziedzinie, no ale jest to moją pasją i dlatego tu jestem. No hobbysta na pewno nie przyjedzie, no hobbysta pojedzie do jakiegoś fortu, kupi bilet, wiadomo o co chodzi. Hobbysta się nie będzie włóczył przecież po krzaczorach. No tak wygląda, moi drodzy, że tak powiem, Fort z Barz. A jeszcze Wam pokażę kawałek na górze, bo tutaj widać dość ładnie widać mury.
O. Aż z tej strony. Jeszcze sobie zerknijcie. Jak widać, spokojnie można tam wpłynąć pontonem. Oczywiście z ulicy totalnie nie widać tego fortu. No bo jak ma być go widać? Chyba że ktoś idzie tym mostkiem, wiaduktem. Bo z samochodu też go nie zobaczy przecież. Jakiś jest kawałek. Ciekawe. Zobaczmy. Dobra, inaczej. Łapać się tego. Opa, dobra. Jesteśmy na dole. Tak to wygląda. Fort przechodzi pod wiaduktem. Zobaczmy, może się tam da zejść. Okej. Zobaczymy. Zobaczmy, co tam się kryje. Tu widać, jest w miarę sucho. Robi się coraz ciekawiej. Patrzcie.
inaczej. No, o to się kurwa męczyć. Jeszcze mam kawałek w kanrze i będę kończył. To tyle z fortu z Marzy.